Zdrowia! Pożary w Australii, pożary w Kalifornii. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No ostatnio tak słyszałem, że jeden z polityków czy urzędników Ratusza Warszawskiego, homoseksualny urzędnik czy polityk, pojechał do Australii na święta Bożego Narodzenia, no bo nienawidzi świąt Bożego Narodzenia. No i pierwsze co zrobił, to zaczął się wypowiadać na temat pożarów. No oczywiście jak każdy urzędnik i polityk nie za bardzo wie o czym mówi, no ale czym mniej wie o tym o czym mówi, no to więcej mówi. W Kalifornii jest podobnie. W Kalifornii ciągle się pali, ciągle się coraz więcej pali. No dlaczego tak jest? No Kalifornia jest bardzo scentralizowana, czyli oni mają te swoje plany pięcioletnie, pilnują biznesu prywatnego, kontrolują biznes, podatkują strasznie. No, no po prostu jest rząd, państwo, urzędnicy, ratusz, sejm tak, i tak dalej, ingerują, powiedzmy, w wolny rynek, w coś, co pozwala na, powiedzmy, dostarczanie prądu. No i tu zaczyna się ten problem z tym dostarczaniem prądu. PG&E, czyli taka korporacja, która ma power, czyli tą wszystką energię elektryczną i gazową i tak dalej, no jest na skraju w zasadzie bankructwa. Stan pozaskarżał ich, ludzie ich zaskarżają, tracą wielkie miliony, miliardy pieniędzy. No ale skąd to się bierze? No bierze się to stąd, że stan każe im tanio sprzedawać prąd, no i w zasadzie kontroluje ich, co mogą zrobić. Także bezpieczeństwo jest ograniczane czy obniżane kosztem tego, że jest taniej. W zasadzie to inspekcje te dotyczące bezpieczeństwa względem tego, ile mogą obciążać ludzi za prąd, no to powinno być jakieś połączone, żeby był jakiś tam zysk, tak? Oni ściskają możliwości zysku, no i dlatego bezpieczeństwo jest często obniżane. Drugą sprawą to jest Ministerstwo Środowiska, także, że następne Ministerstwo Środowiska przez setki, tysiące lat w Ameryce to w zasadzie szczególnie tam w Kalifornii. Kalifornia, no to jest dosyć nisko, to jest gorący rejon, tam zim nie ma takich ze śniegiem i tak dalej. No w górach tam pada śnieg i wtedy to wszystko, kiedy się topi, no to spływa. No ale ogólnie rzecz biorąc na powierzchni, tam gdzie ludzie mieszkają, no to jest straszna susza. No i ta susza już od 5 lat trwa. Niektóre z tych potężnych, miliardowych zbiorników, one wysychały, a teraz są, przelewają się, także też z jednego niedobrego w drugie niedobre. No ale taka jest natura. W Ameryce 10 tysięcy lat temu, no to w Kalifornii tam było z 5 kilometrów, powiedzmy, lodu. Tutaj na wschodnim wybrzeżu również było parę kilometrów lodu, tak? Także ocieplenie następuje już. Przez cieśniny Barentsa przeszli Rosjanie, tak? Oni przeszli na Alaskę, którą Amerykanie kupili od Rosjan. No i od 10 tysięcy lat oni przechodzili i zostali amerykańskimi Indianami, tak? Także historia nie jest dosyć skomplikowana. I później jak ten lód topniał, te wszystkie lodowce topniały, no to wszystko się zmieniało. Koni w Ameryce nie było, tak, że wbrew pozorom Indianie na tych koniach, Apache, Winnetu i tak dalej, no to oni dopiero
po przyjeździe Kolumba konie stały się popularne i Indianie zaczęli jeździć na koniach. No ale wracając do tego środowiska, no to się wypalało, to wszystko, wszystkie te drzewa się wypalały i po prostu gdzie się wypaliło trochę tu, trochę tam i tak na zmianę piorun uderzył, czy jakieś tam inne rzeczy się działy, no ale to było wypalanie. A teraz w Kalifornii jest 150 milionów drzew, które w zasadzie są suche. Są suche, wypalania nie ma, także ta podściółka, te wszystkie poniżej drzew, co wszystko rośnie, no to też się zbiera i zbiera co roku. Także większość ludzi no to nakazywało, żeby gasić te pożary małe. No i ilość pieniędzy wydawana na te gaszenie tych małych pożarów doprowadziło do tego, że teraz, kiedy taki pożar jest, no to się... to po prostu to idzie. Na Florydzie w latach tam 1998-2002, no to też były nieprawdopodobne pożary, między innymi przez zagaszanie wszystkiego, no i się zorientowali po latach. No to powiedzmy, to są... wczoraj można by powiedzieć. W 2013 roku cała ten wydział, czy się tam ministerstwo lokalne jakieś stanowe, wydało zezwolenia na wypalanie na cały stan. Ale Floryda kontroluje wypalanie, no i w ostatnich latach no to wypaliła ponad milion hektarów. Milion hektarów to są potężne ilości. No a w Kalifornii ci sami, powiedzmy, wydział czy oddział odpowiedzialny za wypalanie, to wypalili 15 tysięcy hektarów i poprzycinali 7 tysięcy hektarów. Tak, tu są miliony, a tu są dziesiątki tysięcy. Tak, także to jest po prostu niemożliwe. No ale planują, że będą przycinać i wycinać do pół miliona. Następna sprawa to właśnie jest no, związana z pieniędzmi, tak? No bo jeżeli kompania jest zmuszana, żeby sprzedawała za pewne ceny, no to sprzęt tak jak samoloty. W samolotach no to wiadomo, że samolot nie lata do momentu, kiedy się silnik rozwala w trakcie lotu, no bo to już nie byłoby, no to byłby koniec powiedzmy dla firmy, dla wszystkiego. Oni po prostu wymieniają silniki, robią te badania, robią jakieś tam diagnostyki, podłączają sprzęt, sprawdzają wibracje, niewibracje, robią jakieś rentgeny, nierentgeny, no i wiedzą, ile silnik może przelecieć, ile godzin tam, 100 godzin, 1000 godzin, czy jakiekolwiek tam godziny są, no ale nie działają aż do rozwalenia się. Niestety ta kompania energetyczna no to działa w ten sposób, że wszystko chodzi do momentu, kiedy się nie rozpierniczy. No nie jest to najlepsze. No bo połowa tych wszystkich pożarów w Kalifornii to jest z tego względu, że po prostu te drzewa są niewycinane i one spadają na ten sprzęt, rwą te kable, na tych kablach jest napięcie, to zaczyna tam iskrzyć i jak zaczyna iskrzyć, to wszystko się spala. Ale druga połowa to jest to, że ten sprzęt sam w sumie, tam jakieś przyłączniki, generatory, transformatory, to wszystko się rozwala i taki transformator spada, powiedzmy, iskrzy i zapala drugą stronę. Także to są dwie te rzeczy, które w zasadzie można by pomyśleć, że obydwie nie powinny się zdarzać, tak? Nie powinno być drzew tak blisko do linii energetycznych, żeby upadając rozwalały i skrzyły te kable, no ale z drugiej strony też jest taka normalny człowiek by pomyślał, że trzeba wymieniać zanim coś takiego się stanie. Nie używają też sprzętu diagnostycznego, no bo to wszystko jednak kosztuje pieniądze
I jeżeli powiedzmy firma energetyczna by chciała pilnować i robić tą diagnostykę, no to to, że jest przyciśnięta tymi stawkami, no to nie jest w stanie tego zrobić. No to to było podobnie jak z tym dieslem, jak z ropniakami w Ameryce, kiedy Volkswageny przyjechały. Ministerstwo Transportu mówi, macie podwyższać przejazd z galona, coraz więcej tych mil z galona musi być, a Ministerstwo Środowiskowe mówi, coraz mniej musi być tych powiedzmy zanieczyszczeń z tej rury wydechowej. No i niestety to jakoś się tam przecina i w pewnym momencie wiadomo, że można zrobić to, a już za cenę tamtego. No i właśnie tak to się działo, bo jak odkryli tego Volkswagena, bo Volkswagena, no samochody, które były przewożone do Ameryki, ropniaki sprzedawane, no były opisywane jako dużo czystsze niż te, które są w Niemczech. No, w Niemczech w zasadzie produkują te same silniki, te same wtryskiwacze, te same najróżniejsze maszyny, które powodują, że silnik działa jak nie działa. No i ludzie zaczęli się zastanawiać. No i okazało się, że po prostu ten software, to oprogramowanie całe było naginane. No sporo to kosztowało. Sporo to kosztowało ten Volkswagena, no ale to właśnie dwa rządowe ministerstwa, które same nie patrzyły na siebie i rozkazywały prywatnym firmom robić dwie różne rzeczy. Także, że ministerstwa zamiast zrozumieć, co mogą zrobić, no to żądały, no i konsekwentnie było to, co było. Tak samo właśnie jest w tej Kalifornii z tymi liniami energetycznymi. No i trzecia rzecz, no to jest konkurencja. No niestety te firmy potężne, tak potężne, że one w zasadzie są za potężne, żeby się upadły. Nie ma konkurencji, no ale nie ma konkurencji, no bo cała ta kasa, którą można zarobić, no to jeżeli wielka konkurencja, ona rozkłada te koszty na wszelkie strony, no zawsze wygrywa. W Arizonie w 2018 roku wszyscy ci, co regulują te właśnie przemysł energetyczny, no to zmienili. Oni powiedzieli, że tam firma, która również tam działała w filtrach wodnych i dostarczała wodę oraz czyściła powiedzmy zanieczyszczenia, no w Warszawie powiedzmy Trzaskowianka, no to jest podobny przykład, tak? Tam też wydali jakieś miliony, miliardy dolarów, robili coś, co nie powinni, jeden kanał czy drugi kanał, betonowanie i tak dalej. No i w Arizonie też było podobnie, no to w zasadzie zatrudnili firmę kanadyjską, która miała to wszystko usprawnić. No niestety, kiedy politycy, urzędnicy zmieniają coś, powiedzmy, przez kontrolę cen i przez nakazywanie, co firmy prywatne mogą zrobić, czy nie, no to niestety firmy prywatne prędzej czy później zaczynają przycinać rogi, no i na tych rogach zaczynają się jakieś tam kanciaste sprawy. Także urzędnik z ratusza zdziwiony tymi pożarami jest totalnym ignorantem. W Ameryce, w Kalifornii jest setki, tysiące podobnych jemu ignorantów. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałka, jest dzwoneczek, dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.